Dzień dobry, witamy serdecznie z siedziby Warty Poznań przy ulicy Spychalskiego. Witam trenera Warty Poznań, pana Dawida Szulczka. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry, witam. I rozpoczynamy konferencję prasową, która jest poświęcona dwóm najbliższym meczom zielonych. To spotkanie 13. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy, Warta Poznań, Jagiellonia Białystok. Ten mecz w sobotę 15 października o godzinie 17.30 w Grudzisku Wielkopolskim oraz występowi w Fortuna Pucharze Polski. Środa, Niepołomice, rywalem Sandecja Nowy Sącz, to druga runda Pucharu Polski. I rozpoczynamy od pytań przesłanych przez dziennikarzy. Pierwsze pytanie dotyczy wczorajszego meczu sparingowego Zielonych z Polonią Środa Wielkopolska. Rafał Wandzioch. Dzień dobry, panie trenerze. Jakie były główne cele tego sparingu i jakie ma trener wnioski po tym spotkaniu? Z racji tego, że nie mamy drużyny rezerw i celiotki w najstarszej grupie, to tak naprawdę można powiedzieć, że po pierwszej drużynie brakuje nam drużyny drugiej, trzeciej, dopiero mamy drużynę czwartą, czyli tą celiotkę U17. No to ci zawodnicy, którzy są w wieku 18 lat, grają w Lidze Wojewódzkiej i tam ten poziom mocno odbiega od poziomu trzeciej, czwartej ligi, dlatego muszą mieć jakiś pomost pomiędzy pierwszą drużyną a swoją ligą juniorów, plus zawodnicy, którzy nie grają przez dłuższy czas w pierwszej drużynie, tylko trenują, oni też muszą rozgrywać mecze, więc docelowo chciałbym, abyśmy łącznie w skali jednego sezonu rozgrywali około 16-20 sparingów, licząc ze sparingami letnimi i zimowymi. Jeżeli rozgramy 5 w lato, jakieś 3-4 w zimę i do tego dojdzie 7-8 takich meczów pomiędzy, tak jak graliśmy z rezerwami Śląska, z Pogonią Szczecin w przerwie na kadrę, czy teraz z Polonią Środa, to myślę, że to wspomaga proces treningowy. Najlepiej dla mnie z perspektywy przygotowania do meczu pucharowego jest to robić tydzień przed meczem pucharowym. Tak zrobiliśmy tydzień przed meczem z Jastrzębiem, dzięki czemu zawodnicy, którzy dłużej nie grali, mogli przepalić przed meczem w Jastrzębiu i teraz jest tak samo. To była wartościowa jednostka na pewno dla Jędrka Grubelnego, dla Kamila Kościelnego, dla Milana Koryna. Daliśmy też do grania Enisa Destana i Kajetka Szmyta, bo oni tych minut nie mieli jakoś bardzo dużo w tej rundzie, ale zaprezentowali się bardzo dobrze w tym spotkaniu, dlatego w przerwie postanowiłem ich zdjąć, bo biorę ich mocno pod uwagę do wyjściowego składu w kolejnym spotkaniu ligowym. Jeśli chodzi o ten cel młodzieży, na pewno dla nich to też jest wartościowe, że grają z seniorami. Musimy pomyśleć w klubie, żeby jakoś w taki sposób, oczywiście o tym już myślimy, żeby to ułożyć w taki sposób, żeby oni łapali około 300-400 minut przynajmniej w trakcie sezonu, grając z drużynami drugo-trzecioligowymi, bo to też wspomaga nam ocenę poziomu tych zawodników, gdzie ewentualnie mogą być na wypożyczenia. Jeżeli ktoś się prezentuje bardzo dobrze w takich meczach, to też jest to dla mnie sygnał, że warto takiego zawodnika brać. Sarbinowski kolejny raz pokazał się z dobrej strony, miał asystę przy pierwszym golu, bardzo, bardzo dobre dośrodkowanie. Więc też kupuję sobie taki bilet na to, żeby wystąpić chociażby w tym meczu pucharowym, a może z ławki jeszcze w meczu ligowym. Dziękuję bardzo. Paweł Skorp. Czy ostatnia przegrana z Legią dała wam jakiś konkretny materiał do wyciągnięcia wniosków? A jeśli tak, to jakie wnioski zostały wyciągnięte po tym meczu? Na pewno widzimy, że wykazujemy więcej chęci do tego, żeby chcieć grać w piłkę. W strefie środkowej bliżej naszej bramki sumarycznie w skali sezonu wygląda to lepiej. Natomiast cały czas naszą bolączką jest to, co było również w styczniu tego roku, czyli trzecia tercja przeciwnika. Są dwa rozwiązania, albo się kupuje zawodników, albo się trenuje, a najlepiej robić jedno i drugie. W zeszłej rundzie, poza tym, że zmieniliśmy trochę taktykę i sposób wypełniania w polu karnym, co dało efekt w postaci bramek chociażby z Relaka, Miguela czy Szczepańskiego, to też wzięliśmy Kastaniedę, to przełożyło się na gole. Teraz w tej rundzie może nie ściągnęliśmy nikogo do przodu, ale cały czas pracujemy z tą grupą, która jest. I myślę, że okazji stworzyliśmy więcej niż zdobyliśmy bramek. Wskazuje na to współczynnik goli oczekiwanych, którego nie mamy najniższego w lidze. Jesteśmy bodajże w miejscach 9-13. Przynajmniej tak było jakiś czas temu, jak sprawdzałem. Więc wynika to bardziej z tego, że nawet jak już stworzyliśmy sytuację, to ich nie wykorzystaliśmy.
W meczu z Legią tych sytuacji praktycznie nie stworzyliśmy. Nie było żadnej takiej stuprocentowej. Natomiast w tych poprzednich spotkaniach, nie wiem, chociażby z Widzewem mieliśmy kilka naprawdę bardzo dobrych, a zakończyliśmy z zerowym kątem. Z Lechią również, z Relak Szczepański, w drugiej połowie Miguel z Relak również mieli swoje sytuacje, też tam nie zdobyliśmy bramki. Dlatego myślę, że ta skuteczność się poprawi i w kolejnych 12 meczach zdobędziemy więcej niż 10 goli. No i myślę przede wszystkim też, że ci zawodnicy, którzy jeszcze gola nie zdobyli, że też do końca rundy jeszcze to się stanie, bo i Miguel, i Szczepan, i Nilo mieli swoje sytuacje, więc z każdą kolejną sytuacją zbliżają się do tego, że w końcu ją wykorzystają i zdobędą bramkę. Dziękuję, trenerze. Tutaj miałem to pytanie zadać później, ale ono właściwie dotyczy tego, o czym trener przed chwilą mówił. Od razu zadam, jeżeli będzie trener chciał dodać, to bardzo proszę. Paweł Skorp. Warta obok Lechii Gdańsk ma najmniej strzelonych goli w lidze. Lechia jednak rozegrała jeden mecz mniej. Macie po 10 zdobytych bramek. Jak poprawić tę skuteczność i czy w ostatnich dniach skupialiście się nad tym aspektem gry? Dokładnie, skupialiśmy się na działaniach w trzeciej tercji, czyli w pobliżu pola karnego przeciwnika. Uważam, że musimy poprawić poruszanie się tak, żeby bardziej linię obrony absorbować, żeby nie stać przy obrońcach. Bardzo dużo poświęciliśmy na to czasu w listopadzie, grudniu i styczniu, kilka miesięcy temu, pracując z Adamem, z Relakiem, przyniosło to oczekiwane efekty. Przez ostatnie 2 miesiące mnóstwo czasu poświęciliśmy w analizach, pokazywaliśmy stare analizy i pokazywaliśmy, jak porusza się Adam z Relak też Enisowi Destanowi, bo chcemy, żeby też uczył się od Adama sposobu poruszania się i wbiegania w pole karne. Uważam, że i jeden, i drugi napastnik w naszej drużynie poruszają się, z Relak robi to fantastycznie. Widać to też było na kadrze, jak oglądaliśmy mecze Słowacji. Enis bardzo to poprawił. Wczorajsza bramka ze sparingu jest tego dowodem, gdzie świetnie zgubił obrońcę, coraz częściej porusza się poza kontrolą obrońcy. Więc pracujemy nad samym poruszaniem się, ale też musimy pracować nad wbiegnięciami za linię. Jak mieliśmy Szelongowskiego czy Castaneda, oni tego dużo szukali, natomiast teraz częściej wychodzimy tam dziesiątkami. Tak naprawdę jedynym zawodnikiem, który szuka tych wbiegnień na wolne pole, jest Kajetan Schmidt. I chcemy, żeby inni zawodnicy też to robili, żebyśmy nie byli tak jednowymiarowi, że robimy ruch do grania. No i też chcemy posyłać te piłki częściej w kierunku pola karnego, bo bardzo często jest tak, że budujemy akcję w bocznym sektorze, schodzi tam jeszcze dziewiątka, schodzą tam kolejni zawodnicy, nie wykorzystujemy wtedy tych miejsc, w których się zdobyła bramki. Raczej się nie zdobyła spod linii bocznej, tylko ze światła bramki w polu karnym i tam musimy mieć tych zawodników więcej. Robimy to, poprawiamy to w analizach, w meczach czasami wychodzi to lepiej, czasami gorzej. Myślę, że musimy dołożyć kilka procent odwagi, takiej pewności siebie, stać w tym polu karnym i dośrodkować piłkę niekoniecznie z idealnej pozycji w bocznym sektorze, ale też na przykład z głębi, albo poszukać podania prostopadłego. To tego, co robiliśmy często w zeszłej rundzie, chociażby Łukasz Trałka słynął z takich podań, gdzie bardzo często jeszcze dokładnie w punkt nie wysyłał i potrafiliśmy wtedy mieć piłkę już za linią obrony w narożniku pola karnego. Adam Zrelak tam zbiegał, uzupełniali to skrzydłowi, dobrze to wtedy funkcjonowało. Dziękuję bardzo. Kacper Adamczyk. W ostatnim spotkaniu po raz pierwszy w tym sezonie w wyjściowej 11 znalazł się Kajetan Schmidt. Jak pan ocenia jego występ i czy ma on szansę znaleźć się w podstawowym składzie również w sobotę? Ma szansę się znaleźć w podstawowym składzie, oceniam pozytywnie. Uważam, że Kajtek zrobił duży progres w ostatnich tygodniach. Myślę, że lepiej mu się i łatwiej mu się wchodzi z ławki na podmęczonego rywala, bo jest bardzo rozbiegany. Potrafi korzystać wtedy ze swoich atutów. Wchodzi świeży, przeciwnik nie utrzymuje już tej intensywności i na tle wtedy tego meczu on potrafi pokazać swoje atuty. Jak gramy od pierwszego gwizdka, to Kajtkowi jest trochę trudniej, bo ta przestrzeń jest zagęszczona, a na Legii to już jest na pewno trudniej, bo tam wiadomo, że Legia traci bramek mało i do tego jest to drużyna, która dobrze funkcjonuje, ma bardzo dobrą linię obrony. Ale uważam, że Kajtek zagrał pozytywnie. Szkoda, że te 2-3 akcje, które miał takie zaczepne blisko pola karnego, jedno w polu karnym, że nie skończył celnym uderzeniem. Biorę pod uwagę jego występ w pierwszym składzie, biorę pod uwagę również to, że wejdzie na ostatnie 30 minut.
bo trzeba pamiętać o tym, że bardzo często mecze rozstrzygają się w ostatnich 30-40 minutach i potrzebujemy też wtedy mieć na boisku zawodników, którzy potrafią zagrażać bramce rywala. Dziękuję. Panowie Kacper Adamczyk. Czy po Enisie Destanie widać, że występ w podstawowym składzie przeciwko Śląskowi Wrocław oraz gol w tamtym meczu zbudowały go mentalnie? W końcu w ostatnim spotkaniu z Legią otrzymał całkiem sporo minut, wchodząc z ławki i zaprezentował się naprawdę dobrze. Bardzo dobrze przygotował plan takich obciążeń indywidualnych trener Olszewski. Nasz trener motoryczny poświęcał Enisowi czas poza treningami, po treningach. Analizował te wszystkie parametry. Myślę, że naprawdę biorąc pod uwagę, jaki był stan wtedy, a teraz, to jest to ogromna różnica i kapitalną robotę tutaj wykonał trener wraz z Enisem, który był bardzo dobrze do tego nastawiony, a nie jest to norma u wszystkich zawodników, żeby tak podchodzić do tego tematu. Był zdeterminowany, chciał poprawić swoje parametry motoryczne. Myślę, że Enis łapie też lepszy kontakt z chłopakami, bo w 2 miesiące znacząco poprawił swój język angielski. No i do tego jeszcze dochodzi to, że zaczął wdrażać w życie wskazówki, o których mówiliśmy. Po miesiącu nie widziałem żadnej poprawy, ale ten czas we wrześniu i teraz w pierwszej połowie października widać, że naprawdę zaczął pewne rzeczy poprawiać. Inaczej też myśli, nie koncentruje się tylko na piłce, nie koncentruje się na tym, żeby obserwować piłkę, tylko w momencie, kiedy kto inny jest w posiadaniu piłki, obserwuje też to, co robi jego najbliższy rywal oraz to, co robią jego partnerzy, którzy grają obok niego. Inny skrzydłowy, bliższa dziesiątka i dobrze, coraz lepiej potrafi to wykorzystywać. Myślę, że nie ma w tym przypadku, że zdobywa bramki, że zdobył bramkę w meczu ligowym, teraz zdobył bramkę w tym sparingu, w tej grze kontrolnej wczoraj. I był zdecydowanie takim najgroźniejszym zawodnikiem tego wczorajszego meczu z Polonią Środa. Dziękuję. Jeszcze raz Kacper Adamczyk. W ostatnim meczu po pauzie za kartki powrócił Dimitris Stavropoulos, jednak wszedł na boisko tylko z ławki. Czy w spotkaniu z Jagiellonią jest planowany powrót do zestawienia linii defensywy sprzed przerwy na kadrę? Przed meczem z Lechem Dima miał uraz kolana. Grał na środkach przeciwbólowych. No i niestety straciliśmy gola w momencie, kiedy na środku boiska Dima zderzył się z zawodnikiem, odczuwał to uderzenie, nie zdążył odbudować pozycji, z tego miejsca Sousa zdobył bramkę. Postanowiliśmy dać mu wolne, odpoczywał 10 dni bez treningu. Wiedzieliśmy, że też ma przerwę za kartki. Później się wdrażał do treningów, wszystko było już ok przed Legią. Natomiast biorąc pod uwagę, że przez 3 tygodnie nie przepracował dużo czasu z nami, chciałem, żeby wszedł w drugiej połowie. Jeżeli wszystko byłoby ok, to oczywiście liczymy go do normalnej roboty. Drobny problem Dimy polega na tym, że świetnie grał Kupczak na tej pozycji, więc no tutaj mamy orzech do zgryzienia twardy, czy zestawiać to dalej z Kupczakiem, bo w 2 meczach straciliśmy 1 bramkę. To była bramka w drugie tempo po stałym fragmencie, piękne uderzenie Rosołka. Kupczak dobrze się wywiązał z tej roli, natomiast Stavropoulos uważam, że grał naprawdę bardzo solidnie przed tą przerwą, którą miał, więc zarówno jeden, jak i drugi zawodnik zasługują na to, żeby grać w podstawowym składzie. No i albo tak się stanie, albo po prostu jeden z nich będzie musiał wspomóc nas z ławki. Gramy też w środku tygodnia puchar, więc na pewno jeżeli któryś z nich usiądzie na ławce, to zagra mecz pucharowy. Dziękuję. Marcin Pawlicki. Witam trenerze. Jagiellonia wczoraj sensacyjnie odpadła z Pucharu Polski z trzecioligowcem. Czy ten mecz dla Was ma znaczenie w kontekście analizy gry rywala, czy raczej nie była to Jagiellonia, którą znacie lepiej? Jeszcze jedno pytanie. Czy ta wstydliwa porażka przeciwnika może wpłynąć na ich mental? Oglądaliśmy ten mecz w drodze na sparing. Jagiellonia próbowała grać podobnie jak w lidze. Myślę, że to nie są przyjemne mecze. Przeciwnik dostaje skrzydeł, jest bardzo zmotywowany. Jagiellonia obijała słupki, 3 słupki miała w tym spotkaniu, nie strzeliła karnego. Przeciwnik świetnie wykorzystał to, że w linii obrony Jagiellonii grało kilku młodych zawodników i to miało znaczenie, bo przegrali też jedno starcie fizyczne, trochę za późno zareagowali na otwartą piłkę. No i wcale nie było łatwo, przegrywając 2-0. Tak naprawdę na dzień dobry
rozpoczęła się druga połowa, faul po faulu, trochę zamieszania w polu karnym, padła bramka na 3-1. I później nie udało się Jagiellonii, właśnie to co mówię, że świetnie bronił bramkarz Lechii. Lechia zagrała kapitalny mecz, zawodnicy wznieśli się na wyżyny, bramkarz bronił świetnie. Jagiellonii trochę szwankowała skuteczność, dużo rzeczy nie wychodziło tak jak wychodzi w lidze. Myślę, że na 10 takich spotkań, to co powiedział trener Stolarczyk przed meczem, albo przepraszam, może trener gospodarzy, że na 10 takich spotkań Lechia może raz by wygrała. No i akurat to było to spotkanie, zagrali naprawdę fantastycznie. Mogli nawet podwyższyć rezultat, też były ku temu okazje, grali świetnie w pressingu, odważnie, dobrze wracali, z bardzo dużym zaangażowaniem. Więc myślę, że jakikolwiek miało to mieć wpływ, to tylko taki, że bardzo duża sprężarka jest w szatni Jagiellonii, jest chęć rehabilitacji, pokazania przed kibicami, że żałują tej wpadki, będą się chcieli odegrać. Aczkolwiek no, mocno się koncentrujemy na swoich zadaniach. Myślę, że Lechia świetnie pokazała, co można przeciwko Jagiellonii wykorzystać. Natomiast no, trzeba pamiętać o tym, że te spotkania pucharowe to też jest trochę inna para kaloszy. Sam miałem okazję może nigdy nie przegrać pucharze z 2-3 klasy rozgrywkowe niż z rywalem, który gra 2-3 klasy rozgrywkowe niżej, ale zdarzało się, że przegrywaliśmy z rywalem, który gra jedną klasę rozgrywkową niżej. W momencie, kiedy byłem asystentem czy pierwszym trenerem w Igrach, to przegraliśmy też drużyną z ligi niżej. I nie jest to naprawdę nic fajnego. Zazwyczaj później wygrywaliśmy mecz w lidze, bo była taka zadra. Tutaj my oczywiście jesteśmy na to przygotowani, że Jagiellonia wyjdzie tak nastawiona. Warcie akurat jest tak, że niezależnie czy my przegrywamy, wygrywamy, to u nas ta zadziorność i walka i determinacja jest zawsze na maksymalnym poziomie, więc no pewnie będzie to widowisko dwóch drużyn, które bardzo mocno chcą wyszarpać 3 punkty. Fajnie, jakbyśmy jeszcze do tego dołożyli grę w piłkę. Dziękuję. Paweł Skorp. Panie trenerze, jakim rywalem jest Jagiellonia? Czy pana zdaniem to silny przeciwnik, czy taki, z którym da się powalczyć? Uważam, że bardzo silny. Jagiellonia ma bardzo dobrych piłkarzy. Chcę też promować młodzież. Kilku wprowadzają bardzo odważnie do ekstraklasy i to zawodników w wieku juniora. Natomiast no samo to, ile bramek, asyst ma Marc Gual i Jesús Imaz, świadczy o tym, że z przodu tam jest naprawdę bardzo dużo jakości. Do tego w środku pola, jeżeli gra Nene Romańczuk, a Pospisil siedzi na ławce, to też chyba w niewielu klubach tacy zawodnicy jak Pospisil siedzieliby na ławce. Uważam, że w linii obrony też jest bardzo solidnie. Gdyby wszyscy byli zdrowi, to myślę, że Jagiellonię stać mocno na walkę o miejsca pucharowe. Natomiast też mają swoje problemy z urazami. I w niektórych fragmentach meczów, albo w niektórych meczach, czy na niektórych pozycjach potem brakuje jednego czy dwóch takich ważnych ogniw. Ale mimo wszystko na mecz z nami na pewno ten skład będzie bardzo, bardzo solidny. I myślę, że do tego też dochodzi praca, którą wykonuje sztab i trener Stolarczyk, z trenerem Stolarczykiem na czele. Bo jest to drużyna, która gra bardzo odważnie, strzela sporo goli, gra takie mecze, które kibicom się podobają. Dziękuję. Te nazwiska już padły, ale zadam je teraz w takim kontekście. Czy kluczowe w rywalizacji z Jagiellonią będzie wyłączenie duetu Imaz-Gual? I jakie są pana zdaniem, po analizie oczywiście, najmocniejsze strony drużyny z Podlasia? Dużo mówiłem o tych rzeczach już. Zdecydowanie tak, Gual-Imaz to bardzo silny duet. Myślę, że poza nimi tylko Wolski i Dawoda z Wisły Płock w tym sezonie dają podobne oczekiwane efekty. Jeśli chodzi o pracę taką typowo duetu. No i silne strony, też mówiłem już o tym, jaka ma jakość. Potrafi dobrze operować też w systemie, w którym grają. Na pewno ważną rolę też pełni Imaz, który wykorzystuje bardzo dobrze przestrzeń. Pamiętam, jak robiliśmy kiedyś analizy indywidualne, to oceniliśmy, że Imaz to jest chyba najlepiej wykorzystujący przestrzeń zawodnik w naszej lidze i Jagiellonia z tego korzysta. Dziękuję. Paweł Skorp. Którego z młodzieżowców najprawdopodobniej ujrzymy w starciu z Jagiellonią i czy są już jakieś wstępne decyzje? W pierwszym składzie Matuszewski, Szmyt, któryś z nich albo obaj.
Jest też opcja z Jędrzejem Grobelnym w bramce. Adrian Lis miał drobną infekcję. Jeżeli nie wróci do pełni sił, to zagra Jędrek. Jeżeli Adrian Lis będzie w pełni sił, to nie będziemy go wybijać z tego rytmu meczowego, bo wpuścił w tym sezonie mało bramek, a szczególnie już w tych ostatnich kilku meczach. Dziękuję. Pytanie od dwóch dziennikarzy o sytuację kadrową przed meczem. Tak naprawdę wrócił Jakubowski do treningu. Po meczu z Legią mamy dwóch zawodników, którzy jeszcze nie wznowili treningów, bo są trochę poobijani i narzekali na drobne urazy mięśniowe. Ale według fizjoterapeutów wszystko wskazuje na to, że dziś powinni wyjść na trening, jutro na rozruch już powinni trenować na 100%. Nazwisk nie mówię, żeby nie ułatwiać rywalom. Natomiast docelowo w dniu meczu powinniśmy mieć dostępnych wszystkich zawodników, plus powinien być brany pod uwagę Jakubowski, który trenuje już z nami od kilku dni. Dziękuję, trenerze. Tutaj taką stawiamy kropkę, jeśli chodzi o mecz z Jagiellonią. Przypomnę, w środę starcie Warty Poznań z Sandecją Nowy Sącz w Fortuna Pucharze Polski. Pytanie o to, jak Zieloni podejdą do tego meczu, zarówno jeśli chodzi o nastawienie zespołu, sztabu, jak i o skład na ten mecz. Raczej nie przewiduję robić dużych rewolucji. Myślę, że dwóch, trzech zawodników, tacy, którzy mniej grali, może w tym meczu wystąpić, chociażby Kościelny czy Milan Koryn. Ale tak naprawdę skupiamy się mocno teraz na Jagiellonii i dopiero po meczu z Jagą, jak zobaczymy, jak wygląda stan kadry, kto jest zdrowy, kto jest zmęczony, wypoczęty, to wtedy ustalimy skład na mecz. Natomiast chciałbym, żeby to był skład jak najbardziej optymalny i taki, żeby to przypominało wyjściowe, normalne zestawienie, gdybyśmy grali mecz ligowy. Bo no, chciałbym, abyśmy w tym Pucharze Polski mieli tą przygodę jak najdłużej, żebyśmy też grali wiosną w pucharze. Dziękuję bardzo, panie trenerze. Dziękuję też państwu za pytania i za udział w konferencji. Przypomnę, mecz najbliższy to sobota, 17:30. Zapraszamy do Grodziska Wielkopolskiego, a zarówno dziennikarzy, kibiców. Niech to będzie ten dzień, o którym myślę, przełamanie się. Na dziś to wszystko. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękuję, do widzenia.